Ziemia na polach była ugnieciona, wręcz sprasowana. Tak mocno, że nie mogła oddychać, bo powietrze nie docierało w jej głąb. Zboże w tych miejscach rosło słabsze. Jeszcze po latach na całym polu było widać ślady gąsienic. Ale to nic. Nareszcie byliśmy wolni. Szóstego czerwca 1944 roku wojska alianckie wylądowały w Normandii. Między 29 lipca a 7 sierpnia polskie oddziały lądowały w okolicy Aromanches i Courseulles. Ich zadaniem było wsparcie walczących wojsk alianckich. Pierwszą dywizją zaczęliśmy walkę w Normandii. Pierwszego dnia dostaliśmy dobrze w skórę, bo po pierwsze lotnictwo, które przyleciało, rzuciło bomby zamiast na Niemców, na nas. Były straty. Straciliśmy przez to artylerię. Przez to nie mieliśmy poparcia, jak my jechaliśmy czołgiem, to musiała strzelać artyleria. Popłynęła psuta. Al snel krijgen ze echt de opdracht om zich te melden. Zaraz po wylądowaniu otrzymali rozkaz zameldowania się w drugim korpusie kanadyjskim i niezwłocznego włączenia się do działań wojennych. Ponieważ pierwsza dywizja pancerna nie brała dotąd udziału w walkach, uważano, że Polakom brakuje doświadczenia. Pomimo strat, jakie ponieśli podczas wojskowego zbombardowania przez lotnictwo alianckie, żołnierze szybko udowodnili swoją gotowość bojową. Zostali wówczas skierowani do walk w rejonie Falaise, Chambois i Trun we Francji. Nasze zadanie było wtedy zajęcie podstawy wyjściowej, to znaczy skąd musimy wyjść i stamtąd uderzenia na Lasek and Lasek Height Queensby. Queensby to pamiętam jeszcze. To Lasek, który był wzdłuż szosy z Caen do Falaise i był teraz w pobliżu jest tam polski cmentarz. A tam siedzieli Niemcy i naszym zadaniem było ich zniszczyć. Pod Falaise Niemcy zostali okrążeni w rejonie o kształcie worka, później nazwanym butelką. Jej szyjkę stanowiły wsie Chambois i Trun. Polacy mieli być swoistym korkiem. Chodziło o to, żeby gdzieś jechać, gdzie jest nieprzyjaciel, jego na czas zauważyć, żeby zająć miejsce i żeby do niego strzelać i dobrze trafić. Tak wygląda wojna. Polacy utrzymali swoje stanowiska. Nie wypuścili Niemców z worka pod Falaise. Grupy niemieckie zasłały setkami to wielkie pole bitwy dywizji pancernej. Rozbity sprzęt tarasował drogi. Polacy musieli walczyć nie tylko z próbującymi wydostać się z worka, ale odpierać także ataki jednostek SS z zewnątrz. Według koncepcji generała Maczka i jego oficerów, Polacy zajęli wzgórze 262, nazwane później Maczugą. Z tego wzgórza atakowali niemieckie oddziały, zadając im ciężkie straty. Gdy Amerykanie i Kanadyjczycy dotarli do Maczkowców, walka o Falaise była już rozstrzygnięta.
stało się jasne, jak bardzo znaczący był udział Polaków w tej bitwie. Idąc przez Belgię, Polacy wyzwalali kolejne miasta. Husselaar, Tielt, Gandawe, Sint-Niklaas. Dzięki temu szybko otrzymali przydomek wyzwoliciele miast. Generał Maciek zawsze nakazywał swoim żołnierzom, aby straty wśród cywili były jak najmniejsze. Kazał też oszczędzać budynki. To go wyróżniało spośród alianckich dowódców. Jedenastego września jego podkomendni otrzymali rozkaz wymarszu w kierunku holenderskiej granicy w rejonie Axel, Hulst i Terneuzen. Po zdobyciu przez aliantów portu w Antwerpii Niemcy rzucili się do ucieczki przez Skalde. Piętnastego września pierwsza dywizja pancerna przekroczyła granicę holenderską, zdobywając Axel, Hulst i Terneuzen i dotarła do Skalde. W porcie w Terneuzen polscy pancerniacy dostrzegli statki z uciekającymi niemieckimi żołnierzami. Ostrzelali ich, a jakby tego było mało, uzbroili kuter rybacki, aby dopaść jednostki, które utknęły na mieliźnie. Po tej akcji Polacy otrzymali żartobliwe przezwisko Kawaleria Wodna Dywizji Pancernej. Najpierw żeśmy byli w Barle-Nassau, to jest w Belgii, i tam żeśmy się zatrzymali, siedzieli prawie tydzień, bo sytuacja była taka, że port, do którego wszystko musiało napływać z Anglii, benzyna, amunicję, jedzenie i tak dalej, to był Antwerpia. No, Antwerpia była połamana jeszcze i musieli to wszystko reperować i wtedy można było coś z tego robić. Także myśmy siedzieli, czekali, jak to wszystko się urządzi, cały tydzień. W tym czasie Polacy musieli stoczyć zacięty bój w okolicy Barle-Nassau, miasteczka przy granicy belgijsko-holenderskiej. Ponieśli spore straty. Walka była trudna. Zalesiony obszar stanowił dobrą osłonę dla Niemców. Podczas krótkiego odpoczynku polscy żołnierze nawiązali kontakty z miejscowymi. Holendrzy po 4 latach okupacji chcieli odegrać się na Niemcach. I tu przydatna okazała się polska zaradność. Polacy pozwolili cywilom postrzelać z armat w kierunku pozycji niemieckich. Jeden pocisk kosztował jedno jajko. Za 10 pocisków była promocja, 9 jajek. Działo się to ku uciesze zarówno Polaków, jak i Holendrów. Vervolgens krijgen ze opdracht. Pod koniec października przyszedł rozkaz wyruszenia w kierunku Bredy. Natarcie ruszyło z dwóch kierunków.
od strony Tilburg-Dorst i Bavel. Polacy wspierani przez Amerykanów i Kanadyjczyków wyzwolili Bredę 30 października. Powiedzieli, my musimy iść jednym tylko szwadronem do Bredy, a reszta musi iść na północ do Mozy. Dlaczego ten jeden szwadron? Bo Maczek powiedział, my musimy oszczędzać Bredę, nie zmuszać nieprzyjaciela, żeby używał artylerii i tak dalej, a poza tym sami nie możemy nic nie psuć. A jak czołgi jadą, to nie patrzeć niekiedy, jak trzeba, to wszystko popsują. Dlatego powiedział, jeden szwadron tylko był. I to był drugi szwadron naszego pułku. Ku zaskoczeniu Polaków, wdzięczni mieszkańcy Bredy zgotowali im wspaniałe powitanie. Całe miasto udekorowane było plakatami z napisem w języku polskim. Dziękujemy wam, Polacy. Was in oktober 1944, 29 oktober. 29 października 1944 roku burmistrz Bredy van Slobbe wyszedł z ukrycia. Wraz z generałem Maczkiem witany był przez tysiące mieszkańców zebranych tu na tym placu. Po ponad 4 latach okupacji tłum szalał ze szczęścia. Śpiewano, wznoszono okrzyki radości, tańczono na ulicach. To była prawdziwa eksplozja radości. Żołnierze byli zaskoczeni, jak szybko pojawiły się napisy po polsku. W każdej witrynie sklepowej umieszczano plakaty z podziękowaniami dla Polaków. Należę do trzeciego powojennego pokolenia Holendrów, jednak ta część historii jest mi bliska. Wiele wiem o tamtych czasach, zawdzięczam to rodzicom. To oni zorganizowali pierwsze muzeum generała Maczka w Holandii. Mieszkańcy Moerdijk pamiętają, że to Polacy wyzwolili nas 70 lat temu. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat wij bevrijd zijn door de Polen. Moerdijk był ostatnią wsią w Brabancji wyzwoloną przez Polaków. 31 października wyruszyli w kierunku Markkanaal. Udało im się go przekroczyć dopiero po 3 dniach. 8 listopada dotarli do holenderskiego Lage Zwaluwe, położonego w regionie gęsto poprzecinanym rzekami i groblami. Niemcy, wyłączając pompy odprowadzające wodę z pól, stworzyli naturalną zaporę dla czołgów i ciężkiego sprzętu. Trzeba było kanał przekroczyć,
Ale nie było mostu, naturalnie Niemcy popsuli. Ale w międzyczasie siedziały się na dajk przyklejony do tego. I musiałeś coś robić. A Niemcy naturalnie nie patrzyli tylko na nas, ale strzelali do nas. Im bombardowali i tak dalej. Także ciągle siedziałeś pod ogniem nieprzyjacielskiej artylerii. Na początku listopada, po wyzwoleniu Bredy, Polacy dostają rozkaz skierować się przez Lage Zwaluwe w stronę Hollandsdiep. Za moimi plecami widać młyn. Tamtędy właśnie 9. Batalion Piechoty musiał przedzierać się przez zalane pola w kierunku wsi Moerdijk. Natomiast 24. Pułk Ułanów i 10. Pułk Strzelców Konnych przemieszczały się w kierunku Hollandsdiep czołgami po groblach. Olbrzymie zalewy broniły pozycje niemieckie. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że nie ma sposobu na wykurzenie stamtąd Niemców. Dit regiment is vervolgens 10. Pułk Strzelców Konnych musiał rozbijać takie betonowe bloki. Niemcy zatarasowali nimi groble. Załoga majora Wasilewskiego wystrzeliła 2,5 tysiąca pocisków, aby umożliwić przejazd czołgom w kierunku wsi Moerdijk. Oto ślady po pociskach czołgowych i, co bardzo interesujące, napis 8 listopada 1944 obok emblemat dywizji. Na pamiątkę, że to Polacy roztrzaskali te bloki. To jest hełm i kurtka żołnierza piechoty 1. Dywizji Pancernej. W czasie walk o Moerdijk ta jednostka bojowa poniosła największe straty osobowe. Na listach poległych żołnierzy piechoty widnieje około 200 zabitych, na listach poległych pancerniaków zaś około 60 nazwisk. W takich właśnie hełmach walczyli w Holandii polscy piechurzy z 1. Dywizji Pancernej. Bij dit gedeelte van Nederland. Het dorp Moerdijk was geëvacueerd. Mieszkańcy wsi Moerdijk zostali ewakuowani. A Niemcy usytuowali tam przyczółek do obrony mostu, po którym wycofywali swoje wojska na północ. Po ciężkich walkach 9 listopada Polacy zdobyli Moerdijk. Wraz z resztą sił alianckich nie mogli iść dalej, ponieważ Niemcy wysadzili mosty na Hollandsdiep. Alianci utknęli tu na kilka miesięcy. Wieś Moerdijk, wcześniej opuszczona przez mieszkańców, została niemal doszczętnie zniszczona przez artylerię. Znajdujemy się dokładnie obok domu widocznego na tym zdjęciu. Cała wieś ucierpiała w podobny sposób.
tylko ruiny i zgliszcza, rozbite niemieckie działa samobieżne i trupy pozostałe w Moerdijku. Około 6 kwietnia Polacy otrzymali rozkaz przemieszczania się na wschód, w kierunku granicy niemieckiej. Po drodze wyzwolili wsie Emmen, Coevorden, Ter Apel. Kiedy przekroczyli granicę z Niemcami, dotarła do nich wiadomość, że w okolicy znajduje się polski obóz jeniecki. Kiedy dywizja podeszła i była w pobliżu granicy niemieckiej, na tym odcinku, gdzie ten obóz się znajdował, jeden z jakichś Holendrów czy tego przyszedł i powiedział jednemu żołnierzowi, drugiemu, a ci powtarzali to i tak dalej. W końcu doszło to do dowódcy. Tam i tam jest polski kamp i tam siedzą kobiety. To doszło do mojego dowódcy pułku również. To był pułkownik Koszucki. I ten powiedział, to idziemy od razu zobaczyć, co tam jest. Czy to prawda jest. I wziął swój czołg. Wziął jeszcze dwa inne czołgi i par dżipów i to wszystko pojechało do tego Oberlangen. W czasie powstania w Warszawie kobiety miały swój strój wojskowy i te walczyły również. Kiedy powstanie upadło, Warszawa musiała kapitulować, to szły one również jako wojskowi do niewoli. W ciągu następnych dwóch dni w obozie rozgrywał się prawdziwy spektakl emocji. Wielu żołnierzy odnalazło tu swoje żony, siostry czy córki. Wszystkie kobiety zostały natychmiast wcielone do dywizji generała Maczka. Kobiety z Warszawy nie są służbą pomocniczą, ale prawdziwym wojskiem. W powstaniu warszawskim walczyły w pierwszej linii. Uśmiechają się pełne szczęścia, że oto już skończyła się niewola. Żołnierze 1. Dywizji Pancernej wkroczyli do Wilhelmshaven 6 maja 1945 roku. Dla nich wojna dobiegła końca. Zjawia się dwóch niemieckich parlamentariuszy. Przyjeżdżają do 2. Pułku Pancernego i meldują o kapitulacji. To jest już koniec. Po zakończeniu wojny 1. Dywizja Pancerna wraz z 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową jeszcze przez 2 lata pełniła służbę w brytyjskim sektorze okupacyjnym. Maczek miał dobrą reputację. Jego takt i umgang z ludźmi był bardzo przyjemny. Ja miał się zawsze respekt, przez to, że on dobrze dowodził, że był dobry dowódca, był bardzo lubiany i popularny w dywizji, ale poza dywizją również. W 1939 roku w Polsce pułkownik Maczek był dowódcą 10. Brygady Kawalerii. Wówczas on i jego żołnierze nosili takie czarne, skórzane płaszcze, dzięki czemu zyskali miano Czarnych Diabłów. Gdy generał Maczek został dowódcą 1. Dywizji Pancernej, nosił taki płaszcz i beret z generalskimi dystynkcjami. Ustanowiono, że na pamiątkę 10. Brygady Kawalerii z 1939 roku żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej będą nosić na lewym ramieniu czarny naramiennik. Od lutego 1945 roku wszyscy żołnierze 1. Dywizji Pancernej otrzymali prawo noszenia czarnego naramiennika. To niewielka część mojej kolekcji. Mundury oficerów 1. Dywizji Pancernej i rogatywki. We zien hier een aantal verschillende rogatiefkas.
Część mundurów nie ma czarnych naramienników, ponieważ oficerowie spoza 10. brygady ich nie nosili. Mundury te pochodzą z 1942 roku. Die nog niet allemaal de zwarte epaulet droegen. Op 22 en 23 december 22 i 23 grudnia 1994 roku Breda była pogrążona w przygnębiającej ciszy. Na rynek znów przyszły tłumy mieszkańców. Znów zgromadzili się tu dla generała Maczka. Wybitny wojskowy zmarł w wieku 102 lat, a jego ostatnią wolą było spocząć wśród swoich żołnierzy na cmentarzu w Bredzie. Do ratusza przybyło tysiące osób, aby złożyć mu ostatni hołd, aby pożegnać swojego generała. Pojechaliśmy do Bredy na pogrzeb generała Maczka. Wszyscy byli bardzo smutni. Zobaczyliśmy maszerujących polskich żołnierzy. To był przejmujący widok. Uczucie smutku potęgował odgłos kroków. Ten smutek przenikał nas na wylot. Żegnaliśmy człowieka, który tak wiele dla nas zrobił. Wyswobodził nas. Dzień był bardzo mroźny. Pomimo obecności tysięcy osób panowała przenikliwa cisza. Nagle z oddali usłyszeliśmy miarowy odgłos kroków. To maszerowali polscy żołnierze, mieli bagnety na broni. Przybyli, aby towarzyszyć swojemu generałowi w ostatniej drodze. Wiemy dobrze, dlaczego tutaj byliśmy, by walczyć za naszą i za waszą wolność. I wiemy bardzo dobrze, dlaczego dzisiaj znowu tutaj jesteśmy. A żeby to piękne powiedzenie za naszą i za waszą wolność nie zwiędło po 25 latach, jak bukiet odrzuconych kwiatów.